No i wychodzą obie jedenastki na murawę. No, czy to będzie ten hit? O, Hubert Siejewicz. No nie, tylko nie on, nie, no ja błagam, tylko nie on. Znamy to nazwisko, no, mecz chyba w 2007 roku, tak? Legia Zagłębie Lubin 1-2, co ty o tym powiesz? Przypomnij sobie to. Nic się nie będę wypowiadał, bo jestem na publicznej antenie. No, dokładnie. O, kibice Lecha, jak widzimy, nie prowadzą dopingu, tylko robią zdjęcia. No, ultrasi, ultrasi, jak najbardziej. Ultrasi z aparatami. Nie, jeszcze jak pewnie mają oprawę, to tam większość, co wy robicie? Nie widzimy spotkania. Weźcie tą szmatę, zasłoniona, to jest flaga Lecha, no mówię! O, i widzimy, no pierwszy skład to ci niżsi. No i tutaj widzimy dwóch kapitanów, Tomasz Kiełbowicz, ten z prawej strony. I Bartosz Bosacki. To ten z lewej, no. Ten starszy. Ten gorszy. No, przywitanie obu kapitanów, sędziów, albo tam ręki nie chciał jednak podać, jednak coś jest na rzeczy. Jednak będzie walka. Ależ piękna tutaj długa piłka była do Jakuba, że przepraszam, Sebastiana Szałowskiego. No, Szałowski wykorzystał swój dryb. A, za mocno, a, i chyba go nabył, jest rzut rożny dla Legii. No, jest w końcu piłkarz, który powalczył o tą piłkę. Moment, moment. No nie mów mi, że Hubert nie da nam rożnego. No nie da nam no, rożnego. Chyba nie. No, ale... Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę, tu szybkość Szałowskiego. Tak, no nabił ewidentnie, no. Ale to Hubert Siewicz, no już przyzwyczaił nas do tego, no i nic nie zrobimy. Jeszcze Szałowski powinien dostać kartkę za symulowanie. No oczywiście, a co? No i kolejny korner dla drużyny z Poznania. Już tutaj walka jest w środku pola. Trzeba się pilnować zaszytkowanie w pole karne, dość głęboko. Ja wybij to, dobrze! Jakub Rzeźniczak. No centymetry, centymetry. Najświeższy umysł polkarny. Widać, że jednak ten brak żelu powoduje, że umysł szybciej pracuje, jest tak, szybsza reakcja. Tak najbardziej, nie ma tego ciężaru, tego nacisku. Ale na przykład miętowy lubi grać pod taką presją. No, miętowy to miętowy. Mucha coś dość niefortunnie. Wszystko przez tą nową murawę. Dokładnie, jest tak nierówna. Mogę no, zostawić ale... te ziemniaki. Tak. No, będzie dobry obiad po meczu na pewno. No i Sebastian Szałowski będzie rzucał. Ten motorek napędowy prawej strony warszawskiego zespołu. Nie, rzucający zajączek. No jak wiemy, przyspieszenie ma, no to nie jest diesel, to benzyna, no i... Niczym Tio Walcott z Arsenal Londyn. No tutaj był pociągany za koszulkę, jednak arbitralist nie widział. No, ale no i Jasiebowski! Co? Co no, jest nie, to? No moment! Proszę państwa, my się... Panowie! No, jeszcze raz ta sytuacja, no ewidentnie nie było spalonego. Przecież oni są delikatni, no tak być nie może. A zapomniałem. To są dziewczyny. A jak muszę, się zmyje. No. Dzień kobiet będzie niedługo. No właśnie, no, dzień kobiet. No, już na następny rok. No na przykład Mięcin, mimo że miał żel na włosach, to jednak się bił. Tak, kiedy? No, jeszcze ze starych czasów, kiedy jeszcze go Białas trenował. O. Białas, później Pudzianowski. No nie, nie, no bez nie, przesady. Nie, nie. No ale no tutaj... No jeszcze się dostał w kolano, ten się no, za golej łapie. Wykazał się aktorstwem, nie ma co gadać, to też było szkolone przez trenerów. Oni wiedzą jak grać. Ale tutaj Szałowski się urwał! Zerwał się! No rykoszet i będzie rzut rożny dla warszawskiej drużyny. No Szałowski pokazuje charakter. Tutaj zwolnił ten hamulec ręczny. Już rzucił jedynkę, już chciał wrzucić dwójkę, ale... No, on ruszał od razu z czwórki, jakby nie patrzeć. Znowu prosto padła piłka, no po to nasi Iwański. No kryje się tam w środku! No nie, to kryje! No, wygol to! Ślady Jezus, boskie! Ile razy ja się mam modlić za nim? Bo wyjdę tam do was, no! No, tutaj już żółta powinna polecieć. Nie wolno tutaj denerwować Bartka, bo jak przypierniczy, to no, nie będzie co zbierać. Bartek to nieprzewidywalny zawodnik. No, no. Jak jest przez pół roku kontuzjowany i na siłce no, cały czas pakuje, no. Nogą nie umie, ale chłopie właśnie. Bartomiej Grzelak ukarany żółtą kartką, no nie wiem. Chłopaka chcieli pobić, niewinny jest. A jak wyrobić za co? No pewnie na to, że plecami wleciał, no. A, no, no, tak. No. To nie, no dajcie spokój, to jest kabaret. Kabaret Lech Poznań. Dobra nazwa. No, no assist, assist, tutaj walnąłbym kafę. Źle to mogło się skończyć, no. Krył go na Piotra Hajto na no, radar. Zastanówmy się, co krzyknął Robert Lewandowski, jak nie trafił w tą piłkę. Puta.